Sponsorem programu jest Orlen. I wracamy do małej, 7-letniej Asi, która marzyła o... Jezu, pamiętam, w szkole podstawowej. Były oczywiście wybory jakiejś misji. Pamiętam, że marzę, żeby pojechać na Hawaje. Jeszcze tego nie spełniłam, ale to było moje w ogóle pierwsze marzenie. Nie związane w ogóle ze sportem, bo nie myślałam jeszcze wtedy, że pójdę w tym kierunku. Lubiłam każdy sport i zawsze było mi pełno, ale jeszcze tych takich typowo sportowych marzeń nie miałam. I pamiętam, że na takiej hali gimnastycznej, jak to takiej szkolnej hali gimnastycznej, jak powiedział, twoje marzenie, pojechać na Hawaje. Także jeszcze to może nie jest do spełnienia. Czyli startowałaś już wtedy w wyborach. Tak, ale to było w ogóle jak to w szkole. Nie nadawałam się, ale poszłam i tyle. Ale na tym historia się skończyła. To w jakich jeszcze konkursach brałaś udział? W teatralnych lubiłam. Może sama się nie zgłaszałam, żeby grać jakby główną gdzieś tam rolę, ale zawsze klasy organizowały, czy to była jesień teatralna, tak to się chyba nazywało, taki cykl w szkole. Później była chyba teatr wiosenny, więc w ciągu roku trzeba było takie dwa spektakle, dana klasa musiała przygotować, więc lubiłam brać w tym udział. Nie wiem dlaczego, bo w sumie stresuję się takimi publicznymi występami, ale jak właśnie za młodu lubiłam takie rzeczy i też z chęcią brałam udział w nich. Sponsorem programu był Orlen.